Weźcie się w garść. Zaraz zaczynamy. Co my tu mamy? O, sałatka. Czy wszyscy są gotowi? Zaraz przekonamy się, który z naszych bohaterów jest najlepszym w przyrządzaniu tego dania. Zaczyna profesor. Co on robi? Bierze ziemię? Czy to jakaś magiczna fasolka, profesorze? Zaraz zobaczymy. Profesor dodał tyle fasolek. A teraz polewa to wszystko wodą. Chyba troszeczkę przesadził. Powinien pan bardziej uważać, profesorze. Chwileczkę, chwileczkę, zaraz to posprzątam. No, teraz wszystko w porządku. Co się dzieje? Ojej, tylko spójrzcie na tę idealną sałatę. A to dopiero. Profesor postanowił ją ściąć. A teraz wykłada wszyściutko na talerz. Obok kładzie kawałek bagietki, bo czemu nie? O, smak starej dobrej fasoli z puszki. O, tak. A o co chodzi z tym dinozaurem, profesorze? No w sumie wyszło pięknie. Dobra robota. Ciekawe, jak odpowie na to siostra. Ej, te warzywa są na sałatkę, a nie na przekąskę. No, to ja rozumiem. Siostra kroi warzywa nożem. I co teraz? Liść sałaty? Papryka? Ojej, jaką uroczą sałatkę przygotowała. Myślę, że Rosie się spodoba. Ale musimy jeszcze zobaczyć danie szefowej. Szefowa nie ma nastroju do żartów. Bierze troszkę białego sosu. I rozsmarowuje go na talerzu. Kromki chleba? Blender? Poważnie? Co ona kombinuje? To dosyć dziwne. Dalej wysypuje powstałe okruchy na talerz. Teraz kroi plasterki warzyw. No jakie to eleganckie. Te cieniutkie plasterki rzodkiewki już wyglądają niesamowicie apetycznie. Ojej, tylko spójrzcie, co za sposób podania. Szefowa kuchni to prawdziwa profesjonalistka. Czas na degustację. Co my tu mamy? Wow, jaka niezwykła sałatka. Czy to dinozaur? Spróbujmy. To czekolada, jest pyszna. A to co? Fu, nienawidzę fasoli. Ohyda. A teraz spróbujmy ciebie. O, jakie fajne oczy. Sprawdźmy, jak smakują. Ojej, pyszniutkie. No i wreszcie trzecia sałatka. Mam nadzieję, że też będzie mi smakować. Fuj, jest to obrzydliwa. Do bani. Dobra, ta mi się nie podoba, ta też nie. A oto nasz zwycięzca. Ja? Oczywiście, przecież jestem najlepszą szefową kuchni. Proponuję uczcić moje zwycięstwo małym przyjęciem. Profesorze, to nie czas na nowe eksperymenty. Przed nami nowe wyzwanie. O, to przecież koktajl mleczny. Lubicie koktajle mleczne? Jaki jest wasz ulubiony napój? Dajcie nam znać w komentarzach, a może następnym razem zrobimy wasz ulubiony koktajl. Profesor nie może się doczekać, kiedy znów zacznie gotować. Co on tam trzyma? Soda? Wygląda na to, że czeka nas kolejna lekcja chemii od profesora. Jest naprawdę dobry w mieszaniu wszelkiego rodzaju niezwykłych płynów. A teraz dodajemy sekretny składnik. Tylko spójrzcie na te bąbelki. Wygląda na to, że napój jest gotowy. No nieźle. Oczywiście nie przypomina koktajlu mlecznego. Ale to jest właśnie cały profesor. Zawsze znajdzie ciekawe i niekonwencjonalne wyjście z sytuacji. A siostra postanowiła ugasić pragnienie napojem gazowanym. Chociaż otwarcie puszki nie zawsze jest najłatwiejszą rzeczą do zrobienia. Wiem, potrząsnę tym. O nie, to nie był dobry pomysł. Teraz cały napój... No właśnie o tym mówiłam. Profesor pokazuje, co o tym myśli. Mimo wszystko siostrze zostało jeszcze troszkę napoju. Niewiele, co prawda. Co dalej?
Wow, spójrzcie na to! Jak dużo cukierków! Teraz bierze bitą śmietanę. O tak, wygląda apetycznie. Misie Haribo? Świetny pomysł, profesorze. Dobra robota. Ale trudno zaskoczyć szefową tak prostymi napojami. No co, szefowo? Pokaż profesorowi i siostrze, jak wygląda prawdziwy napój od profesjonalisty. Ojej, chyba będziemy potrzebować lodówki. No to czekamy. Siostra prawie skończyła swój koktajl. Wygląda świetnie, ale szefowa nadal nie jest pod wrażeniem. Wyjmuje swój napój z lodówki. Chociaż to wygląda jak zwykła lodowa kulka. No rzeczywiście, to po prostu lód. No i co teraz? Szefowa zrobiła w środku dziurkę i wylała z niej wodę. No to ciekawe. Teraz bierze kolę i nabiera ją do strzykawki. Co będzie dalej? Wow, no co za podanie! Ten napój ma tak skomplikowaną recepturę, ale zdecydowanie jest tego wart. Chociaż decyzja należy do Rosie. Ojej, spójrzcie na wielkość koktajlu mlecznego siostry! Jest wspaniały! Jednak nie. Koktajl siostry wylądował na podłodze. No i co teraz? Rosie ma tylko dwa koktajle do wyboru. Ojej, ale fajny dym! Da się to pić? O tak, to jest pyszne! Uwielbiam to! Teraz twoja kolej! Fuj, to jest okropne! Tak, oto nasz zwycięzca! No nareszcie zasłużone zwycięstwo! Nasi bohaterowie dobrze radzili sobie w poprzednich zadaniach, ale zdecydowanie nie są gotowi na to, co nadchodzi. Tak, oczy was nie mylą, to piernikowy ludzik! Przygotowanie takiego przysmaku nie jest łatwym zadaniem, ale nasi zawodnicy są tak utalentowani i odważni, że na pewno sobie poradzą. A kto zrobi to lepiej od reszty? Za chwilę się tego dowiemy. Nasza szefowa kuchni nie może się doczekać, żeby zacząć gotować. Jaki apetyczny miód. Wlewa go do garnka. I co dalej? Cynamon, mąka. Dodajemy to wszystko do miodu i mieszamy. Na taki widok każdemu poleci ślinka. Teraz kolej na masło i znowu mieszamy. Naprawdę trudno jest konkurować z takim mistrzem cukiernictwa jak nasza szefowa. U mnie i tak wyjdzie lepiej. Siostra powinna być ostrożniejsza. Mogła sobie nabić guza. Dobra, teraz czas na mąkę. Czy to nie za dużo? Komuś wyraźnie brakuje koncentracji. Tymczasem szefowa zaczyna ubijać ciasto. Jak apetycznie. Ciasto gotowe. Spójrzcie na ten piękny kolor. Teraz trzeba je porządnie rozwałkować. Potem szefowa musi troszeczkę poczekać. To jest to. Ciasto gotowe. Teraz czas użyć foremek. Jakiego pięknego piernikowego ludzika zrobiła szefowa. Ale nie zamierza zrobić tylko jednego. Wygląda na to, że zbuduje mu cały domek z piernika. Już wkłada wszystko do piekarnika. A co robi profesor? Te twoje eksperymenty mogą być czasami niebezpieczne. Ale czego się nie zrobi dla nauki? I oczywiście smacznego dania. Wygląda na to, że będzie używał cyrkla. To ciekawe. Co będzie dalej? Linijka? No dobra robota, profesorze. Teraz trzeba ostrożnie wyciąć kształty. Profesor używa do tego łopatki. To jest to. Super. Figurki profesora trafiają do piekarnika. Szefowa i profesor muszą tylko poczekać, aż ich materiały budowlane się upieką. Ojej, co tam się dzieje? Siostro, jesteś pewna, że musisz walić w to ciasto z taką siłą? W każdym razie wyszły jej całkiem niezłe kawałeczki i dobra robota. Teraz będziemy potrzebować barwników. Wow, jakie piękne kolory. Ups, chyba jest jakiś problem z ostatnim. No i co teraz zrobić? Coś tam musi być. Tak, no teraz zdecydowanie wycisnęła wszystko. Profesorze, nic nie widzę.
Biedactwo, profesor chyba źle zrozumiał. Ale wygląda na to, że jest już w porządku. Na czym stanęliśmy? A, tak, kolorowe ciasto. Dobrze, że siostra miała pod ręką jeszcze jedną tubkę. Teraz musimy dobrze zagnieść ciasto i zrobić z niego takie paski. Teraz połączymy je w jeden duży rulonik. W ten sposób. Powinien nam wyjść ładny, kolorowy ślimaczek. Siostra dodaje trochę słodkiej posypki na wierzch. I można wkładać do piekarnika. Nie do wiary. Pierniki szefowej już się upiekły. Co za zapach. Teraz można dodać krem. Szefowa delikatnie nakłada go na brzegi piernika. Spójrzcie na ten fantazyjny domek. Jeszcze troszkę kremu. Aż szkoda go jeść. Chociaż... I voilà, domek gotowy. Szefowa dekoruje go jeszcze słodyczami. A oto i sam piernikowy ludzik. Myślę, że będzie szczęśliwy, mieszkając w tak fajnym domu. Teraz szefowa posypuje swoje arcydzieło cukrem pudrem, który wygląda jak śnieg. Jak pięknie! Profesorze, co ty kombinujesz? Jadalny klej? No wow! Wygląda na to, że profesor postanowił zbudować rakietę z piernika. No co za odlot! Smakołyki są gotowe! Czas na degustację! Wow! Ten domek z piernika jest jak z bajki! Och, nie mogę się doczekać, żeby go zjeść! Jaki pyszny! A co my tu mamy? To piernikowy ludzik! Chodźmy na spacer! Wow, rakieta! Spróbuję! Oj! Nie sądzę, żeby ta rakieta wystartowała! A co to? Ojej, jaki słodki piernik! Spróbuję! No, niezły! Okej! Teraz razem z piernikowym ludzikiem wybierzemy zwycięzcę! Ten? Nie! Rakieta? Nie! Może piernikowy domek? Tak, podoba mi się! Zgadzam się z tobą, oto zwycięzca! Bohaterowie mają odpowiedzialne zadanie. Nakarmienie małej dziewczynki. Spójrzmy, co chce. Frytki! Nic skomplikowanego. Zaraz zrobimy... Znam przepis. Chyba muszę wlać olej. Wleję więcej. Będzie bardziej tłuste i smaczniejsze. No i będzie się dobrze smażyło. Wysypię całą paczkę, bo frytek nigdy nie można mieć za dużo. Nuczko, co ty robisz? O nie, to się zaraz spali. Trzeba szybko ugasić ogień. Uff, nie było czegoś takiego w przepisach na YouTubie. Prawie spaliłaś kuchnię i nas wszystkich. Lepiej ucz się od babci. Bierzemy tylko odrobinę oleju. Zmniejszamy ogień i wrzucamy ziemniaki. No proszę, idealnie. Możemy położyć je na talerzu. Och, jakie dobre. To wszystko dla mojej wnuczki. Muszę tylko dodać troszkę pysznego keczupu. Frytki i keczup to idealne połączenie. Moja wnuczka na pewno to pokocha. A ile kalorii jest w tym daniu? Pokażę wam, jak to trzeba zrobić. Pozbywamy się dodatkowego zbędnego oleju. Następnie zawijamy fryteczki w kawałek aromatycznego boczku i zwijamy w rulonik. Na wierzchu dodajemy szczyptę bezglutenowego dżemu borówkowego. I dekorujemy gałązką rozmarynu. Kulinarne arcydzieło gotowe. Ja wymyśliłam coś lepszego. Bananowe żelki, które są tak podobne do frytek. A jak dodamy syrop truskawkowy, to będą wyglądać jak frytki z keczupem. Moja siostra uwielbia słodycze, na pewno to jej się spodoba. Wreszcie wszystko gotowe. Dziecko już czeka na swoje jedzenie. Jako pierwsze uwagę przykuło danie od babci. Klasyczne frytki i keczup. Wygląda naprawdę smakowicie. Dziewczynce się spodobało. Ciekawe, jak będzie jej smakowało danie dla prawdziwych smakoszy. Szefowa kuchni sięgnęła po nietypowy przepis. Jednak nie spotkał się on z uznaniem. I jeszcze został prezencik od siostry. Wygląda jak frytki i keczup.
Ale to słodkie żelki z sosem truskawkowym. Maczamy i jemy. Pozostało nam wybrać zwycięzcę. I wygrywa danie babci. Hurra! Babcia dobrze się spisała. Ups, coś mi strzeliło w karku. Co teraz będzie chciała zjeść nasza mała dziewczynka? Wow, chcę sushi. Co to takiego? Nie wiem, jak to ugotować. Pokażcie babci, co ma robić. Najpierw trzeba ugotować ryż w specjalny sposób. Wystarczy, resztę rób sama. No i zrobię. Babcia wie, jak ugotować ryż. Sushi z paskudnymi wodorostami? Wolałabym znowu zrobić coś słodkiego. Albo słodko-kwaśnego. Weźmiemy te słodko-kwaśne języczki, zamiast sosu dodamy bitą śmietanę, owiniemy żelkowe oko i dorzucimy kilka żelków Haribo. Wyszły takie duże i kolorowe kawałki. Widzieliście kiedyś takie sushi? Och, teraz trzeba wziąć arkusz sznur i przeciąć go na pół. To wszystko jest takie suche. Pęka! Jak ty to zrobiłaś? Jestem profesjonalistką, babciu. Następnie rozkładam wszystko na macie i formuję rolkę. Skręcam ją za pomocą maty i ostrożnie kroję. Proszę, klasyczna rolka z imbirem i wasabi gotowa. Babcia nie potrafi zrobić tych twoich rolek. Nie trzymają kształtu. Bingo! Wiem. Włożę farsz do ogórka. Powinno być smacznie i zdrowo. To stary przepis na przekąskę. Awesome! Czas na degustację. Raz, dwa, trzy. Zacznijmy od tej porcji. Sushi szefowej kuchni wygląda idealnie. Tak samo dobrze smakuje. Jakie duże i kolorowe rolki. I bardzo, bardzo smaczne. Awesome! Tak bardzo, że od razu wygrywają. Kurczę, nawet nie spróbowałaś moich. Babciu, obudź się. Wnuczka znowu chce coś pysznego. Tym razem deser. Czekoladowy koktajl. To mój ulubiony przepis. Potrzebne będą kostki lodu. Do słoika wleję sporo sosu czekoladowego. I napój ze Starbucksa. A ręcznym mikserem ubiję mleczną piankę. Co ty robisz? Przepraszam, babciu. Za blisko siedzisz. Co to za torebeczka w ręku babci? Kawa rozpuszczalna 3 w 1? Czy ona naprawdę zamierza dać ją wnuczce? Wygląda na to, że sama jest jej wielbicielką. A ja kontynuuję. Teraz dodamy trochę bitej śmietany. Często robię sobie taki deser. Spróbuję. Posypię jeszcze pokruszonymi Oreo. A na wierzchu położę ciasteczko. Gotowe. Taki koktajl trzeba pić przez słomkę. Kto robi koktajl w ten sposób? To straszne. Nieraz robiłam słodkie napoje. Potrzebne są świeże ziarna kawy. Odmierzam wszystko, co do grama. Miele ziarna na drobny proszek. Potem je zaparzam. Kawa będzie idealna. Pozostaje tylko udekorować ją mleczną pianką. Właśnie w ten sposób. Dekoracja w postaci płatków śniegu gotowa. Idealnie. Ostatnio nie podobały jej się twoje dekoracje. Nadszedł czas na degustację. Ślinka cieknie na sam widok. Piękny koktajl, a na wierzchu ma smaczne ciasteczko. Pyszne. Czego nie można powiedzieć o kawie rozpuszczalnej? Babcia chyba chciała otruć swoją wnuczkę. Napój szefowej kuchni ma przyjemny aromat, ale smak nie jest niczym nadzwyczajnym. Nasza bohaterka wybiera ten piękny koktajl. Znowu wygrałam! Super! Następne zadanie dla was to... gofry! Co to jest? A, znam na to przepis. Rozbijamy jajka, dodajemy cukier. Można dodać więcej. Dzięki temu gofry będą smaczniejsze.
I mieszamy, mieszamy, mieszamy. Uff, męczy mnie to już. Chyba wystarczy. A teraz można dodać mąkę. A psik! Ojej, babciu, przepraszam, znowu cię ubrudziłam. Więcej mąki oznacza więcej gofrów. No, może nie potrzebuję aż tyle mąki. Odłożę nadmiar. Nic jej z tego nie wyjdzie. Ale stary, wypróbowany przepis babci na pewno się sprawdzi. No i proszę, można wlać ciasto do gofrownicy. Ja też prawie skończyłam. Wyjdą idealne, rumiane gofry. Czym wy chcecie karmić to dziecko? Musi się zdrowo odżywiać, żadnego cukru. Bierzemy cukinię, ścieramy ją na tarce, dodajemy jajka i mieszamy ciasto. Zrobię to szybko za pomocą miksera. Jak to paskudnie wygląda! I smażymy nasze super zdrowe gofry. Jakie różnorodne dania przygotowały zawodniczki. Co za aromat, sama bym to zjadła. Muszę to tylko udekorować bitą śmietaną i owocami, tak jak na zdjęciu. Wyszło super! Co to jest? A, tego właśnie potrzebuję. Miodek i odrobina masła na wierzchu. O, jakie dobre, jakie piękne! Czas na wyciągnięcie gofrów. Zieleń to kolor zdrowia. Nie zabraknie pięknego podania. Coś niezwykłego i dodam zieleniny na wierzchu. Bellissimo. Nie podoba mi się. Proszę bardzo, wnuczko. Te gofry wyglądają dokładnie tak, jak chciała dziewczynka. Tylko o co chodzi z tym dziwnym nadzieniem? Skorupki jaj. Trzeba być ostrożniejszym, kiedy się gotuje. Co to jest to zielone? Jakaś trawa na wierzchu? Mimo to trzeba spróbować. Malutki. Ładnie pachnie. Ale smakuje beznadziejnie. Czego się spodziewać po tych gofrach? Ojej, chyba naprawdę dobrze smakują. Palce lizać, oto zwycięzca. Hurra, to moje, babcia je zrobiła. Babciu, pobudka. Mała już wymyśliła, co chce zjeść. Nie ma sprawy. Babciu, ocknij się, trzeba działać. Wiem, co robić. Babcia i szefowa kuchni zagniotły ciasto tak szybko, że nawet nikt nie zauważył. I już smażą pankejki. Wygląda pysznie, ale ja zrobię lepiej. Patrzcie, co tu mam. Dodam do ciasta barwnik spożywczy. Placuszki będą w różnych kolorach. O, Andy postanowił przyrządzić coś specjalnego. Spójrzcie na te piękne kolory. A teraz zrobi z nich tęczę. Dodam jeszcze pianek na wierzch i kolorową posypkę. Jesteś taki roztrzepany, Andy. Do pankejków najlepiej pasuje syrop klonowy i masełko. To prosty, ale wypróbowany przepis babci. Pankejki z syropem klonowym. To już nikogo nie dziwi. Oto porcja pankejków od profesjonalistki. Podam je z jajkiem w koszulce. Gotujesz wodę w rondlu i wbijasz jajko prosto do wody. A póki będzie się gotować, wezmę plasterki szynki i trochę zieleniny. Ułożę je ładnie pomiędzy placuszkami. Jajko gotowe. Położę je na wierzchu. Ładnie, smacznie i bardzo zdrowo. Nadszedł czas, aby mała dziewczynka oceniła wysiłki uczestników wyzwania. Czyje pankejki spodobają jej się najbardziej? Placuszki Andy'ego były pyszne. A teraz porcja od babci. Pankejki dość zwyczajne, ale też bardzo smaczne. A pankejki szefowej kuchni wyglądają niecodziennie. Jednak surowe żółtko jest dla małej obrzydliwe. Zwycięzcą tej rundy są tęczowe pankejki Andy'ego. Hurra, wygrałem! Pozwól, że ci tu poprawię. Proszę mnie tu nie ciągnąć. Uwaga wszyscy, mała chce zjeść soczystego steka. Nie ma sprawy. Babcia da radę. Jesteś pewna? Jasne. Okay. Ja też dam radę. Okej, biorę i smażę, nic skomplikowanego. Jak można smażyć stek bez oleju? Trzeba dobrze nadpuścić patelnię grillową. Tak? To ja dobrze natłuszczę. Andy, nie powinieneś dodawać tak dużo oleju. Oczywiście lepiej lać go na patelnię, a nie dookoła. Teraz wrzucam na patelnię kawałek mięsa i smażę. O, Rety, to dopiero. A robi wrażenie, prawda? Jeszcze jak, ale ja też tak umiem. Na pewno, Andy, tylko żebyś trafił tam, gdzie trzeba.
trafiłem! Ach, ta młodzież. Patrz i ucz się, mój stek jest prawie gotowy. Idealny. Medium rare. Teraz można go posolić. Niezły rzut! Też mi coś! Hey. Babciu, zobacz, ja też zaraz podrzucę, jak prawdziwy kucharz! Oj! No! O nie, spadł mi na podłogę! Tak, teraz jest nie tylko surowy, ale i brudny. Porażka, ale może nikt nie zauważy. Żartujesz? Nie można podawać takiego dania. Wiem, co robić. Zaleję to keczupem. On przykryje to, co trzeba. Jestem geniuszem. Jak pięknie pachnie. Dziękuję, mój stek jest idealny. Muszę tylko dodać gałązkę rozmarynu i gotowe. To ma być dekoracja? Ja mam coś lepszego. Wow. Miazna sekret słynnego złotego steku Nurseta Gyokche. To będzie stek jak w najdroższej restauracji. Ojej, a to tak można było? Gotowe. Można podawać. Smacznego. No w końcu można spróbować dania. Ta góra keczupu nie wygląda apetycznie. Spójrzcie na to, tu są jakieś włosy i brud. To obrzydliwe. A oto i złoty stek. Ciekawe, czy posmakuje małej. Smaczny, ale bez szału. Ale stek babci pachnie przepysznie. I przypadł do gustu dziewczynce. Prosty, klasyczny, ale za to jaki smak. Babcia wygrała, hurra! Nadszedł czas na deser. A mała chce zjeść jakieś fajne lody. Znam pewien przepis. Lody? Zrobi się. To nic trudnego. Zaraz, zaraz. Jak tam było w tym przepisie? Aha. Trzeba posiekać na małe kawałki. Posiekać? No dobra. Zrobię to naprawdę szybko. Ale fajnie. Ekstra. Ej, ostrożniej, młody człowieku. Nie rozrzucaj jedzenia. Poniosło mnie... Przepraszam, babciu. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za gotowanie. Tymczasem ja mam już wszystko gotowe. Pozostaje tylko wykończyć to ładnym podaniem. Lody udekoruję skórką z cytryny. Kwaśny smak idealnie skomponuje się ze słodyczą lodów. A gwoździem programu będzie dym z suchego lodu. Tak właśnie podają lody w najlepszych restauracjach. Voila! Oh my god! Spójrz na to, to niewiarygodne! Awesome! Brawo! Babcia też już wszystko zrobiła. Muszę tylko pokroić lody na kwadraciki i włożyć je do miseczki. Całość udekoruję syropem czekoladowym. Ja też już prawie skończyłem. Zwinę lody w rulonik i włożę do miseczki. Udekoruję jeszcze bitą śmietaną. Uwielbiam ją. A teraz posypię wszystko tęczowymi skittlesami. Chrupiąca rurka, kilka ciasteczek Oreo. O, babciu, pożyczysz trochę? No pewnie. Dziękuję. A teraz poleję to wszystko syropem. Ile cukru. Super, co? Zobaczymy, które lody posmakują dziewczynce. Fantazyjne podanie od szefowej kuchni zachwyciło dziewczynkę. Czas spróbować. Ojej, skórka z cytryny jest zbyt kwaśna. Nie ma ochoty na dalszą degustację. Ale kawałki lodów w syropie czekoladowym wyglądają apetycznie. Niestety smakują średnio. A na koniec kolorowe lody od brata. Wyglądają niesamowicie. Bita śmietana, rurka z Skittlesy. I oto wygrany. Wiedziałem, wiedziałem. Babciu, przytul mnie. Kosi, kosi, łapci. Pojedziemy do babci. Nie czas na relaks. Kontynuujmy nasz konkurs kulinarny. O, babciu, czy ty jesteś z Francji? Wiesz, jak robi się kruasany? Spokojnie, babcia ma swój sprawdzony sklepik z rogalikami. Trzeba je tylko włożyć do piekarnika i poczekać, aż się zarumienią. O, ja też tak mogę zrobić. Jeden, drugi i do piekarnika. Brawo ja! Dobra robota, wnuczku. Nie toleruję mrożonego ciasta. Fu. Przy okazji, nasza szefowa kuchni Mia pracowała w najlepszych restauracjach w Paryżu i zna najstarszy przepis na francuskie rogaliki. Wszyscy królowie Francji jedli kruasany z tego właśnie przepisu.
Dlatego na dziewczynkę czeka więc prawdziwie królewski deser. Brat Andy i babcia obserwują z podziwem, jak szefowa kuchni przystępuje do pracy. Wow! A teraz czekamy. Kurczę, mi się to tak nie uda. Ale mam pomysł. Do rogalików dodam Nutellę, to pewniak. Mój ulubiony krem czekoladowy z orzechami. Co ty wyprawiasz? Czas wyciągać rogaliki. Jakie piękne rumiane. Andy, o nie, pali się! O, tylko nie to! Brat tak się zajął Nutellą, że jego rogaliki się zwęgliły. Co on teraz zrobi? Pachną spalenizną, no nie ma szans. Nie martw się, wnusiu, i tak świetnie sobie poradziłeś. A ja zajmę się podaniem. Zgrabne nacięcie i można napełnić środek domowym kremem. Dodam truskawki i posypię cukrem pudrem. Voilà! Gotowe! Można próbować. Spalone rogaliki od brata wyglądają okropnie. Nie zamierza ich degustować. Rogaliki babci są wspaniałe, słodkie i takie pyszne. Małej bardzo smakowały. Ojej, truskawki, słodka śmietanka i pyszne ciasto zrobione według królewskiej receptury. Bez wątpienia rogaliki szefowej kuchni zajmują pierwsze miejsce.